Awe, witam wszystkich bardzo serdecznie. Czekajcie, nie ten ekran. O fuck, czekajcie, kłopoty techniczne. Robię szum, żeby nie było ciszy, bo ja teraz muszę ustalić, bo jak sobie kolejną garnąłem, a nie chcę mi się wycinać, więc jeszcze raz. Awe, ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Zabie Zajączka. Czekajcie, teraz działa. Pamiętacie odcinek, czy włączyłem nagrywanie? Pamiętacie odcinek? Ci co wiedzą, to pamiętają, włączyłem nagrywanie, ale czy na pewno włączyłem nagrywanie? W jakim włączyłem nagrywanie, to nie włączyłem nagrywania, jak włączyłem, to włączyłem. Dobra, łapę górę, słyszysty komentarz. To jest nasza upadająca Polska. To jest nasza upadająca Polska. Może wam się wydawać, że to jest upadająca Polska i że dryfujemy ku zagładzie, ale to jest tylko dziwne wasze spostrzeżenie. Nasza Polska jest dumna, wielka, silna i właśnie ruszamy na wyzwolenie Francji. Przypomniał ku górze i słyszystym komentarzu. Wiecie, no to są wojny typu, że wyłączę utrzymanie armii i sobie to coś takiego zrobię. I nie dam sobie mówić, że mamy beznadziejną gospodarkę, bo nasza gospodarka kwitnie, rośnie i w ogóle jesteśmy szczęśliwi. Pieniążki zarabiamy. A to, że mamy troszeczkę pożyczek, no to zeszło się na wojnę totalną, tak? Pożyczki są po to, żeby brać i ja jestem szczęśliwy z tych pożyczek. W ogóle jest powstanie chłopskie na Mołdawii. Tylko problem jest to, że nie mamy dobrych sojuszy. Naprawdę nie mamy dobrych sojuszy, a sami Osmana nie ściśniemy. I musimy myśleć. Musimy myśleć nad jakimiś dobrymi sojuszami. Szkoda, że te Czechy się spadły. Znaczy, jak te Czechy spadły nam z rowerka i już nie jedziemy razem na tym dwuosobowym, właściwie trzyosobowym rowerku, bo na razie to Litwa nas ciągnie do przodu, a my siedzimy z tyłu, a Czechy z tyłu ten nóżkami przybierały i pedałowały. Te unie personalne byśmy porobili, tylko nie pamiętam, jak to się robiło, bo ja tą Polską nie grałem. Break Rustu dostaliśmy, gdzie tu były claimy na, o właśnie, Hungarian Union. Najpierw musimy zrobić Commonwealtha. Tu jest Bohemian Union. Dobra, teraz się Commonwealtha. Co my potrzebujemy do Commonwealtha 10 administracyjnej, prawdaż? 10 administracyjnej potrzebujemy. Ej, to niedługo, niedługo. Na co mamy fokus? Mamy fokus na dyplomatyczne. Tak, mamy fokus na dyplomatyczne. Trzeba nadgonić te dyplomatyczne, bo jesteśmy zbyt do tyłu. Na razie przeczekamy sobie, ta Francja sama się wyzwoli. O, Toman znowu się powiększył. No przestań podbijać, bandyto jeden. Co ty teraz spisowałeś? Wenecję? Francję spisowałeś. Czemu ty albo z Wenecją walczyłeś? Nie, to no, Toman coraz większy się robi, mi to się nie podoba. Mi się to bardzo nie podoba. I dostajemy, o, dobre eventy, dobre eventy. Nie wiem, czy ktoś liczył, ile już... O, nowy Holy Roman Empire. Nie wiem, czy ktoś liczył, ile w tej serii straciliśmy już stabilności, ale mnie to przeraża. Poważnie, jak ja ręcznie na początku wybustowałem na plus 3, a potem cały czas to boostowałem. No licząc, że przy śmierci króla tracimy jeden, a że mamy monarchię elekcyjną, to będzie dość łatwo. Bo problem jest taki z monarchii elekcyjnej, że bardzo często dostajemy królów, władców, którzy mają 50 lat, 60 lat i oni krótko żyją i potem kolejni... O kurwa, ty tu Francuz, Anglicy, jacyś Avis wchodzą. Emmentalery z Austrii, ale Habsburgo, Maria Teresa 666. Dobra, czy my chcemy Royal Marriage z Francją? Z Austrią? Wiecie co? Nie chcemy na razie, bo jeżeli Francja ustawi Austrię na rywalu, co może się wydarzyć? No bo to jest historyczny rywal. Wiem, że nie graniczą ze sobą i tak dalej. No kurwa, nie mówcie, że wyjdziecie mi na fort. No nie mówcie, że wy mi na fort idziecie. Czy ja chcę z Anglią? Tak samo z Anglią. Tak samo z Anglią. No Francja jest... Wiem, jak to brzmi. Przy okazji będzie nawiązanie do serii w Hearts of Iron, gdzie gramy Polską i Napoleona Bonapartego, króla. Ale wiecie, no. Tak to jest. Mamy jakieś claimy na Rosję? Nie mamy żadnych claimów na Rosję, ale możemy sami ją sklejmować, więc ja bym chciał, bo taka prewencyjne uderzenie na Moskwę, ona zaanektowała wszystkich gówniaków. Tak, jak Moskwa zaanektuje wszystkich gówniaków, a no i to, tak, macie rację, zajęcie Newy będzie bardzo ważne, no ale oni mają sojusz z Moskwą, więc no. Bo bez tego oni Rosji nie stworzą, bez tego nie będzie Rosji, a że mają sojusz z tym, chyba że chcą to zwasalizować, może to mogą, to jest cały czas zakon. O, poszli, dobra, zdążyłem włączyć fort. Ale oni, to w ogóle jest dziura, ej, to jest dziura w fortach. To nie jest tak, czekajcie, ten fort łapie... A, bo tu jest dziura. No to wiele wyjaśnia. Ten Kraków jest beznadziejnym fortem, go trzeba wywalić. Ale mówię, na razie nas nie stać na przebudowę fortów. No kurwa, będą mi teraz łazić. Litwo, do boju! Litwo, wybieram cię. Aha, ty masz ten, no to idźcie w siege. Siege, idźcie, go. Mogę coś od was wyżydzić? Mogę. 10 influenza, trochę niebezpiecznie. Bo do 95, ale kto nie ryzykuje, ten pieniędzy nie dostaje, więc lecimy. Admin pointy, tu nic nie... No my kozaków nie mamy gdzie wsadzić, nie? Musimy Litwę zaanektować. Dobra, pointy. My już zboostowaliśmy, tak, jest zboostowane, możemy tu wrzucić edykt, a jest wrzucone, rozprzestrzenie się. Okej, spoko, bo my moglibyśmy... Tu muszą być równiny. No, tu wszędzie jest szlachta. A, muszą być stepy, nie równiny. Okej, no dobra, no to tym bardziej nie wrzucimy. Może wycofajmy się na Litwę naszą armią poważnie. Na razie nie chcę się z nimi bić.
szpur, ale oni mi też będą jakby, no, nie no, muszę włączyć te forty, bo mi łażą, a teraz jak włączę forty, to oni stąd nie wy... Naprawdę do mnie przyleźliście, naprawdę do mnie przyleźli. Od bandyty, judaszniki małe. No tu hola is over. Dobra, Litwa to odbije. Mam nadzieję, że Litwa to odbije. Litwa poszła na Mołdawię. Możemy technologię administracyjną nie przyjmujemy na razie, bo jest za dużo byśmy zapłacili. Okej, okay, i co? I Francja? Francja się wyzwoliła i ma wojnę z Sabaud... Nie, Brytanię spisowali. Okej, okay, dobra, już myślałem, że Francja się wyzwoliła. Wojna trwa w takim razie. Ale Sabaud jest spisowała. Znaczy Brytanię spisowali. Wycofaj dyplomatę z papieża. Nadal wierzę, że Polak będzie papieżem. A właśnie, miałem poruszyć ten temat, bo przepraszam, my gramy na Very Hardzie, nie? Z Random i World Very Hard i tak dalej, i tak dalej. I nie wiem, czy zauważyliście, ale jak walczyliśmy z Ottomanem, to poza tym jego zbustowanymi armiami i całym krajem zbustowanym, to mi się wydaje, że na tym Very Hardzie, albo Paradox poprawił AI, albo to był po prostu głupi traf, że AI jakoś było bardziej inteligentne, bo oni nie chodzili w jednym stacku, jak to bot lubi robić, że chodzi w 300-tysięcznym stacku i dostaje 1000 attrition na sekundę, tylko oni chodzili w stackach tam po 30, po 40 tysięcy, po 20 tysięcy, ale cały czas blisko, te armie tureckie się nie rozdzieliły, na przykład, że jedna poszła oblegać, a druga ganiała nas. Nie, nie, one cały czas chodzili jedną hordą, podzielone te staki, więc nie ponosili attrition. Bardzo mądrze grali i poza tym, że byli Turkiem, fajnie, że ja Poznań straciłem i zaraz stracę kolejny fort, ale niech to sobie gają. No. Okej, okay, dobra, spisowali, Lukę spisowali, no fajnie, że fort jeszcze zdążyli przechwycić. Okej. Okay. O, tak! Tak, dobry event, dobry. O, pożyczki is over. Ile mamy pożyczek? Jeszcze 3 pożyczki, jeszcze jakieś 700 dukatów mamy do zapłaty. No nie jest źle. Bywało gorzej, bywało gorzej. No, patrzcie, nawet szlachta jest zadowolona z naszej gospodarki. Widzicie? Można, można. Advisor cost. No to tak. No nie mogę tego zrobić. Nie mogę tego zrobić. O Jezus, 15. O kurwa. A żeśmy polecieli. Bardzo zły event. No to fajnie było. Do kiedy wy macie te boosty? 26. O rany, nie możemy tego zrobić. No musimy. Musimy stracić Army Tradition i Admin Pointy, bo szlachta, znaczy kupcy będą mieli zbyt dużego influensa. Ile mamy Army Tradition? 15. Mogłem im pozabierać ziemię. Chciałem im Kraków na przykład zabrać i co im to jeszcze mogę zabrać? Kraków im zabiorę i Lwów na przykład. Spadnie 93 i wtedy byśmy wzięli pierwszą opcję. Zaboli nas to finansowo, ale... No kurwa, jeszcze bunty walną. Dobra, niech to się odpali. Teraz rzucimy to, okej, okay, spoko. No i weźmy, włączmy to utrzymanie armii. I daj jedną armię. Go. Znaczy może jakaś armia, na przykład Litwa się tu napatoczy. No to są pisanci, nie? Nie, partykularyści. O, wojna is over. Druga wojna o niepodległość Francji. Pierwszą przegrali i... Mamy sojusznika. Abemus Papa. Panie Bloise, weź tu Royal Mariage. Okej. Okay. Royal Mariage, dyscyplinka plus 3. Wezmę tego. No dalej mamy trójkowego. No mamy trójkowych doradców. No kurwa, mówicie, że jest słaba gospodarka polska. Jakby trójkowych doradców ogarniamy. Poza tym zaraz... będziemy mieli boosta plus 33, pierwsze co bierzemy to. A właśnie, jeszcze jedną rzecz chciałem sprawdzić, bo tu w questach jest, żeby zmienić... nie to, żeby kogoś zmusić do... O właśnie, convert another nation. I na przykład, czy to zadziała tak, kogo są sojusz zerwać z Austrią? No to właśnie o to chodzi. Co bierzemy, Austrię czy Francję? Znaczy, Austria graniczy z Turkiem i jest większa szansa, że nam pomogą, no ale Francja będzie silniejsza, będzie dużo silniejsza. Możemy tego wypustować, nie? Dobra, tak nam spadnie sojusz z Austrią, to spadnie, no ja nic na to nie poradzę. Weź, machnij klejma jakiegoś. Cyk. Cyk, cyk. Właśnie, wracając do tematu, czy jeżeli ja na przykład zmuszę, bo Mołdawia jest prawosławna, nie? Na przykład jak zmuszę Mołdawię do nawrócenia. Gdzie to jest? Enforced Religion, czy to mi zaliczy tego questa? To jest ciekawe. Sprawdzę w sumie, jestem ciekaw. Znaczy, to mi podnieść Liberty Zaire, poproszę relacje. Ale, o, nawet dalej jest 40. Zaliczyło mi tego questa? Ha, zaliczyło mi tego questa, lol. Okej, okay, no dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Nie miałem pojęcia. Może utrzymamy ten sojusz? Znaczy mamy 6 na 4, ale... Anglia sojusz z Anglią, a Francję nie wzięli? Wzięli Francję, a tu się nie gniewają. Za tą Francję, ciekawe. Ciekawe, interesujące, zastanawiające. A, forty możesz wyłączyć. Wyłącz forty, cyk. Dobra, moralki weszły, wbijamy się.
Wiecie, no może jakby Francja, znaczy jakby Austria była cesarzem, to byłoby się nad czym zastanawiać. No ale to przypominam, że Austria nie ma cesarza, ona wystawia 20-tysięczny stak i ma pewną wojnę z Osmanem prędzej czy później, więc... Sorry, 30-tysięczny stak. O, moralki minus 5. Zarąbiście. Siema, siema, siema. Pozdrawiam Paradoks. Nie wiem, kto tam eventami we mnie wrzuca i kto sabotuje naszą serię, kto tu jest szpiegiem paradoksowym, ale pozdrawiam. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Czy wy nie chcecie? 29 też nie chcecie. Nic, nic nie chcę. Mogę ciebie anektować? 13. O, trusy pospadały. No fajnie, że trusy pospadały. Wiem, że technologię mogę przyjąć, ale to na razie nie jest potrzebne. Ile kosztuje wprowadzenie kolonializmu? 600 dukatów. Dobra, ile pożyczek zostały? Zostały 3 pożyczki. Możemy z tymi pożyczkami siedzieć. Pożyczki są po to, żeby brać. Poważnie. Jak nie mamy komunikatu, że grozi nam bankructwo, to możemy brać te pożyczki. No chyba, że to są po kilka tysięcy w końcowym etapie gry, a my ledwo zipiemy, także... Także teraz przyjmiemy sobie kolonializm, żeby z technologiami za bardzo nie odstawać. Czyżby to taksy... Miał mi zerwać sojusz z Austrią, nie? Także... Także fajnie. A z czym Osman znowu walczy, że się przewala przez nich? Genua, Wittenbergie. Ej, znaczy, bo to jest tak, mamy Austrię i Anglię, albo samą Francję. Kurwa, no tak źle i tak niedobrze. Tak źle i tak niedobrze, który Royal Mariusz został. O Jezus, zbyt chciwie, wszędzie chcieliśmy. O, na razie i tak z nimi nie wezwiemy, nie zawiążemy sojuszu, przed chwilą zerwali. Dobra, straciliśmy generała, i tak na razie szkolić żołnierzy nie będziemy. Chociaż, czy może chcemy szkolić? Chcemy szkolić dalej? Trzymy generałów. Dawaj Mister Herbatka i G-Player, go. Go, szkulcie żołnierzy. Halo? Aha, nie mogę na z ziemi swojego papetu, no zarąbiście. O, no i dlaczego wcześniej tych eventów nie dostawałem, kiedy z Turkami walczyliśmy, kiedy hordy Mordoru się przelewały przez nasze ziemię? Ile mamy maksymalnie? 37. Trzeba będzie quantity brać. Trzeba będzie quantity brać prędzej czy później, bo złe czasy nastały. Złe czasy nastały i... I Stanisław pierwszy Hohenzollern 4-3-4, nie jest zły, bo łącznie ma 11, ale znowu stabilność, minus 1 stabilności, hehe, fajnie, także no, nie jest źle, znowu mamy Niemca na tronie, czyżby to było nawiązanie, że jednak trzeba było obrać Wettyna w Polsce na Regnum Polonie, Hearts of Iron 4, 6-6-2, Jagiellon, powrót Jagiellonów, aż go od razu boostnę. 29 lat, nie, no ale tak ten ma 37, no to nie będzie. Dobra, zbustuj stabilność. W sumie daj plus 3. Ja bym przepaliłem trochę punktów. No i to... Chociaż raz się zgodzili, chociaż raz było coś takiego, że... O, stability cost modifier minus 5%, super. Pozdrawiam Paradox, kuźwa wasza mać. Ja was kocham. Po co my w to gramy? Jak ja nienawidzę i uwielbiam tą grę, znaczy co? No nie mogę tego brać, no trudno, tracę stabilność, kurwa macie. O, Mołdawia się buntuje, a miałem ją anektować. No nie da się grać tą Europkę, no. To ktoś wymyśli, no very hardzie, graj na very hardzie. Srajdzie, nie hardzie, kurde. Takie życie. Ja tu na Moskwę mam się szykować, jak Moskwa wygląda. Armies, Rivals. 92 Force Limit. Okej, okay. No to co tam mówiliśmy? Aneksja Mołdawii, tak? Tak, tak. Aneksja Mołdawii. Okej, okay, już się nie buntują, daj dyplomatę z tego. I serio nie mogę, dobra, zacznij anektować. Royal Mariusz machnij. Base taksik, zawsze base taksik. Daj Royal Mariusz. Aha, ja mam dyplomaty, no nieźle, nie poprawię już relacji. Musimy zastanowić, czy chcemy tą Francję dalej cisnąć? Ci wiem. Austria, kogo wy macie na rywalu? Anglia ma w ogóle Ottomana na rywala. Nie, dobra, to chociaż kurde, jak oni zaczną kolonizować, oni wyślą armię w Pierun. Nie no, Francja też pewnie wyśle armię w Pieruna. Monistyczne, ofensywne. Exploration administracyjne. Będą mieli 666. Może Habsburgowie wrócą? Dobra, lecimy w sojusz tego, w sojusz polsko-austriacko-angielski. O, to jest znak, Boże, Austriak jest papieżem? No dobrze, ale krucjata jest na Ottomana, to już jest coś, bo to są dodatkowe moralki i taksy, jak walczy z Ottomanem, bardzo dobrze. Bardzo dobra wiadomość.
Dobra, wzmacniamy, zżenimy naszych hojcelernów Habsburgów. Śpieszne czasy nastały. Okej, okay, to wycofaj. Ile my kosztuje? 558. No dobra, czekajmy, jak to się dalej rozszerza. Spłacić pożyczkę? Nie, przedłuż pożyczkę. A trust skończył się, o mój Boże. O mój Boże, czy ktoś jeszcze chce sojusz? Czy ktoś jeszcze chce sojusz? Mogę mieć 6 na 4 relacje, to mnie nie boli. Czy ktoś jeszcze na tym Bożym świecie chce sojusz? Rejmantua, Hazur, kolonializacja. Przydałby się ktoś na wschodzie, poważnie, ja nie żartuję, na serio. Timuryd byłby zarąbistym sojusznikiem, ale on bardziej myśli chyba o wschodzie. Mameluk byłby bardzo dobry mimo wszystko. Żeby nawet jakbyśmy walczyli, żeby Osman zawsze coś musiał na wschód wysłać. No przydałoby się. Bardzo by się przydało. Chyba zaraz będzie limit dyplomatycznych. Popustujemy najwyżej coś. Minus 15. Chyba, że weźmiemy jedną pożyczkę i teraz przyjmiemy te kolonializmy. Zaczniemy sprzedawać. Nie, będę mógł na przykład Anglii sprzedać, Austrii sprzedać. Dobra, weźmę jedną pożyczkę jeszcze. Zwróci nam się to. Okej, okay, czy to mi podnosi cenę instytucji? Nie, nie podnosi, ale tak sobie obniżę. 111! Administracyjne są na gwałt potrzebne, w sensie ekonomiczne. Dobra, wprowadź. Rąbiście. Dyplomatyczne. A to jedną dyplomatyczną. O kurwa, myślałem, że aż 30 dyplomatycznych wezmę. Nowy rodzaj armii. Okej. Okay. Okej, okay. Dobra. Kolonializmy sprzedam, tanio sprzedam kolonializmy. Daj dyplomaty. Kolonializmy tanio sprzeda, ja sprzeda kolonializmy. Gdzie to się handlowało? Tu się handlowało. Offer knowledge sharing. Austria, okej. Okay. Proszę bardzo. I jeszcze nam będą płacić za to. I to mi się pod... O nie! Generał nam zginął. Który nam zginął? Herbatka nam wykorkował. Potrzebujemy nowego generała. Nie, Mariusz Niesiołowski. Niesiołowski. tylko tu już patrzymy. Proszę bardzo, aha, tu nie ma EU, no to będzie Łukasz. Proszę bardzo, Łukasz, czyli najstarszy wspierający na YouTubie, pozdrawiam bardzo serdecznie. Czy ci wspierający z YouTube'a, ci patroni, to widzę, że tacy udani, ale przynajmniej równi syndykalistyczni, podoba mi się to. Panie Łukasz, weź pan szkół tą armię i się nie kompromituj już więcej, co? 7,48. Przy szkoleniu armii i tak jest dobry wynik. Dużo nam brakuje do sojuszu z Ottoman, właśnie. No nie, nie, jakby oni zaczęli graniczyć, to Kwarakiu przeszkadza. Bo jakby oni stykali się z Osmanem, to byłaby większa szansa na sojusz. Dużo większa szansa. A w ogóle oni mamy luka mają na rywalu. No nieźle, zamiast Ottomana cisnąć. Znowu coś podbija. Abris? Pat? Z czym ty walczysz? Co się dzieje? 50 admin, 15 deep. Daj mi do kupców, bo kupcy są obrażeni. Ty z czym ty walczysz? A ty z tym walczysz. Okej, okay, no dobra, no podbiję Iraki. Czy ja mogę tu już z powrotem kupców wsadzić? Ile wy macie te influencje? 95. W ogóle z tej. Wszyscy mi wywalają. Tylko kozacy mają wyrąbane nas, a wszyscy nas nienawidzą. Ale dobrze, dobrze. Kanceler na tronie to widzę, że każdy state się buntuje. Spoko. Podoba mi się to. Naprawdę. Kogo Moskwa ma na rywalu? Kastylię. Kastylia też byłaby ciekawym pomysłem, gdyby nie to, że ma Anglię na rywalu. Weź tu, wyślij dyplomatów. Wyślij dyplomatów. Będziemy działać. Tu Czechy. No i to jest problem. To jest problem. Bo nie mamy ścieżek rozwoju. Nie mamy ścieżek rozwoju. Nie graniczymy ze Złotą Ordą niestety. Gdybyśmy graniczyli, to byłyby kolejne ścieżki rozwojowe, a tak jesteśmy zamknięci, bo albo idziemy od Tomana, albo idziemy na Moskwę, albo idziemy na Unię Kalmarską. Albo idziemy... no co to? O! 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 Dyscyplina plus 10 VAT. Jeden stabilności, go jeden stabilności, a my, o, pierwszy event po 100 latach gry prawie, gdzie dostajemy plus jeden stabilności, dziękuję. Dziękuję, na ile to jest lat? No rok, ja wolę 15 admin pointów. Co ja chciałem zobaczyć? Chciałem wysłać tu improve relation. Serio, boostowanie poległości Szwecji byłoby zarąbiste w tym momencie.
Bardzo, bardzo by nam pomogło. Bardzo, bardzo, bardzo. Okej, dyploma. Jeszcze jedna dyplomatyczna i mamy Commonwealtha. Jeszcze jedna. Mogę zmienić fokus na militarne. Tak, na militarne. Skończymy szybko te. Ach, kurde, kolejne byśmy chcieli ekonomiczny. Szybszy Commonwealth. Go, szybszy Commonwealth. To mi wrzuć. Niech będzie Diplomatic Reputation. Go. Niech będzie. Tak, bo my jedną pożyczkę braliśmy. Kurde. Dania na początku ma event. Dania na początku ma event, czy ona chce być na rywalu ze Szwecją i traci stabilność. Znaczy mieć historycznego rywala, czy usuwa tego historycznego rywala i się Unia trzyma. Oni chyba to usunęli. Bo ta Szwecja jest zbyt lojalna. To mi się nie podoba. To mi się bardzo, ale to bardzo nie podoba. Nie możemy wybrać kolejnej technologii. Nasza manpower modifier plus 33. Kurde, musimy. Mi się manpower kisi. Chyba, że armię poszerzymy. To wszystko jest za nasz manpower? Tak, za nasz manpower. O kurwa, te staki! Kto te staki panu rysował? Co to jest za stak? Kto to wymyślił? Tutaj do 5 arty. Aha, tylko że my pieniędzy nie mamy. Dobra, ale manpower nam się kisił. Czemu Austria upada? Czemu Francja się wbija w Austrię? Czemu Francja ciśnie Anglię i Francję jednocześnie? Czy ja nie tych sojuszników wybrałem? Dwójkowy doradca. Nice. Ale tańszy czy zwykły? Tańszy. Biorę. Biorę. Jak się herezje szerzą? Herezje? O Boże, wy jesteście już anglikańscy. Okej. Co to za bunty? Znowu w Wilnie wybuchły pretendenci. Trzeba ich ścisnąć. Bo Litwa sama sobie nie pora. Znaczy nie, że to jest jakaś ciężka wojna, chodzi o to, że znowu mnie sojusznicy opluli i to mi się bardzo nie podoba. Dobra, trzeba było jednak zostać przy tej Francji. Kurde. Jak z tymi dziedzicami? Tak, teraz robię wszystko, żeby nie walczyć tylko. 0422 i... No, naszego. W ogóle Anglia ma portugalską dynastię. Pozdrawiam. A więc, mobilizacja armii. Nie zdążyłem piechoty dorekrutować. Bierzemy kolejną pożyczkę. Kolejna pożyczka, cyk. Bo muszę dorekrutować piechoty na szybko. To jeszcze jedno dział miało powstać, nie? Dużo kawalerii mam w armii. Nie wiem, czemu mam tyle kawalerii w armii. Skąd ta kawaleria się tu wzięła? Ale to jest pytanie do filozofów. Jak wy militarnie? Wy jesteście, macie 10, nie? 9 ma. O, wy w ogóle 9. My zaraz przyjmujemy 10 na dniach. Nie wiem, czy wy wiecie. My zaraz 10 przyjmujemy, także no, powodzenia. Punkt na Litwie. Okej, okay, mamy w prawie full manpowera. O co wy walczycie? O Ozylię. Wy walczycie o tą wysepkę, tak? Zobaczymy skąd... Mamy beznadziejnych generałów, ale to wina sponsorów na YouTubie. Polecam bardzo serdecznie. Zostanie sponsorem na YouTubie. Będziecie zarąbistymi generałami. Zobaczymy gdzie ich armie pójdą, bo bym na szybko zdobył ten fort. No problem z Danią... W ogóle wojna z tą Unią Kalmarską jest taka, że jak nie masz przewagi na Bałtyku, a nie mamy przewagi na Bałtyku, no to trzeba biegać wokół. No i to jest największy problem. Chociaż może, kurde, żebyśmy nie przegrali z tymi buntami. Daj... Nie wbijaj się jeszcze, bo to są równiny, nie? Nie, to są lasy. Ale jak przegramy, na spokojnie, niech dojdą posiłki. Polska pod anglikanizm? Aha, to się tak zmienia na anglikanizm. Płock. Jak, kurwa, Płock się zmienia na anglikanizm? Czy kogoś tu porąbało do reszty? Anglikanizm. Nie wierzę. A ty nie mieliśmy nawracać ich, czemu my ich nie nawracamy? Weź ten, albo w sumie zostaw na pamiątkę. Wyślij do Rivena, do równego to jest chyba, nie? Bo to nawracanie to jest papal influence, nie wiem czemu nie nawracaliśmy. Wyślij jednego szpiega. Okej, okay, Kajzerowskiego. I działajmy.
To znowu jakieś Litwy się buntują. W ogóle ile razy już się odpalił bunty na... W ogóle... Czemu oni mają takie wysokie moralki, a my takie niskie? Co jest z wami nie tak? Dobra, militarna. O, militarna. No to teraz chodźcie. Teraz chodźcie, normalnie wykastrujemy was. Dobrze. Okej, okay, dobra, nice. Daj pack infantry. No kto tu znowu mi się... Jaka dynastia mi się pcha? Chłopiec 4-3-1. No jest problem. Albo przepalam prestiż, który jest potrzebny do wojny. Albo... Nie, on nie umrze. Dobra, na razie nie przepalajmy tego prestiżu. Go. Idziemy na szybkości zdobyć... A my jeszcze z Oldenburgiem walczymy, nie? Ten był Oldenburg. Niech Litwa się tym zajmie. A my idziemy zdobyć ten półwysep jutlandzki na tyle, ile się da. Zostaw dyplomaty u Francuzów. Pokaż, że nam zależy. To co byśmy chcieli w tej wojnie? Bo ja bym chciał coś zabrać w tej wojnie, tylko pytanie co? Od Danii przede wszystkim, bo osłabienie Danii to jest wzmocnienie Szwecja. Wzmocniona Szwecja to jest Szwecja nielojalna, więc wiecie o co chodzi. 15-tysięczny stack, okej? Okej. Jeżeli nam nie ucieknie... Kurde, ucieka, ale może go zdążymy przechwycić. Kurde, 14... A, masz dwóch gwiazdkowych, no zarąbiście. Okej. Możemy od szlachty wyrzydzić tego. Nie, nie chcę generała, 20 influence. Dobra, daj. Sorry, Luke. Szok, manuwer. No dobra, wylepsz. No nie, Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cenić się trzeba, ten tylko się dowie, kiedy zobaczy, jak 5000 Litwinów paruje w Luanburgu. Okej. Okay. Wy dalej macie 10, 9, dalej macie 9. Przydałoby się was wbić, tylko tych dwóch, ci dwóch gwiazdkowi generałowie mnie martwią. No przestań uciekać, no. Brandenburgie, okej. Okay. Jakiś pojedynczy stack. Dobra, złapiemy ich. Będziemy mieli minus 1 za... Tu jest rzeka. Aha, to jest w ogóle kanał, no zarąbiście. Ale złapiemy ich. Powinniśmy wygrać, bo idzie jeszcze 25 tysięcy naszych. Nie wiem, czemu oni tak w tyle zostali. Znaczy na początku będziemy przegrywali, ale to w ogóle tylko połowę łapiemy, to jeszcze lepiej. Okej. Okay. Kurde, wycofali się. Ma ktoś boosty do Siege'a? Nie. Dobra, ale daj tu gdzieś więcej arty i się oblegaj fort. Wbili od... Tak, wbijajmy od północy Szwedzi. Nasz liber 33%. Kurde, jakby do 50 skoczyło, byłoby tak dobrze. O, jak dobrze by było kolejna pożyczka. Trudno, po to są pożyczki, żeby brać. Nasza gospodarka jest piękna, prężna, rozwijająca się. No co prawda teraz nie możemy im sprzedawać tego zboża przez Bańs, ale jest dobrze. Okej, okay, świetnie. Musimy zdobyć ten fort i mamy kolejne 19 tysięcy. Może ich złapić. Nie, oni nie przyjdą tu. Zdobywa ile się da. Zdobywa ile się da. Lauenburg powinniśmy na szybko spisować. Powinniśmy. Dobra, ale wiecie co? Ta wojna, ta ekscytująca wojna z Unią Kalmarską. Aha, bo Gdańsk spadł. Ta flota i tak nam jest niepotrzebna. Więc sobie dobrze, że ją tracimy. Łapek górę, sorzysty komentarz. Widzimy się w kolejnym odcinku. Gdzie postaramy się... No ja bym chciał dużo. Ja bym chciał dużo od nich, więc jeżeli Osman nie... Kurde, przecież mnie Osman zaatakuje. Na pewno się wbije, bo ja mam żadnych sojuszy przez to. Moskwa zaatakuje. Kurwa, jaka nawet Moskwy nie jestem w stanie. Innovative jest pierwsze. Innovative. Innovative będą dobre. Na pewno. Innovative. Więcej innovative. Szybki Commonwealth i myślimy co dalej. Dobra, cześć, trzymajcie się. Na razie.